Cześć, witajcie moi kochani, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Warhammer Total War. Ja wiem, że miała być seria z Shoguna 2, która się zaczęła, ale wyszło Warhammer Total War. O mój Boże, ta gra musi być epicka. Włączamy sobie kampanię, nową kampanię, jakie to super będzie, naprawdę, tak mi się wydaje przynajmniej. Mamy do wyboru 5 frakcji Imperium. Okej. Mamy krasnoludów. Początek normalny, nie wiem, to jest chyba poziom trudności normalny. Krasnoludy, które mają początek łatwy, co ciekawe. Zielonoskórzy, którzy mnie osobiście ciekawią, nie jestem fanem w ogóle orków w żadnym uniwersum, ani tolkienowskim, ani warhammerowskim, ale są inni, jacyś tacy są ciekawi, mi się wydaje. Jeszcze nie czytałem oczywiście ich opisów, więc może się zniechęcę, ale no zobaczymy. Wampiry, które w ogóle mnie nie jarają, totalnie, nie łączę wampirów nigdy z Warhammerem, dlatego, bo to jest Warhammer zwykły, a nie Warhammer 40 tysięcy. Wydaje mi się, że to musi być jakaś różnica, zakładam, że technologiczna, bo no nie pamiętam takiej frakcji jak wampiry. Dobra, jeszcze wojownicy chaosu, którzy też mnie nigdy nie jarali i są trudni, co ciekawe. Tamci, a wampiry były też trudne, nie wiem, one były normalne. Dobra, ale zainteresowany jestem zielonoskórymi, czyli orkami chyba. A, orkami i goblinami. Orki i gobliny to plaga Starego Świata, nazywani zbiorczo zielonoskórymi. To agresywne i okrutne istoty uwielbiają wojnę. Orki są idealnie przystosowane do szerzenia przemocy. Są to brutalne, silne stworzenia o wystających szczękach i przerażającym wyglądzie. Gobliny dla odmiany są mniejsze, ale sprytniejsze i zbierają się większe bandy. No dobra. Zielonoskórzy zagnieździli się nie tylko w podbitych twierdzach, ale i na terenie całego świata. Wielu mieszka na suchych terytoriach złych ziem, walcząc głównie między sobą, ale czasem zbierając się w większe armie. Teraz właśnie stało się coś takiego, gdyż Grimgor Żelazoskóry ruszył na południe, mając dosyć podjudzania Gorfolda gnijące trzewia czarnej grani, czymkolwiek oni są. Że Żelazoskóry postanowił odwiedzić go ze swymi czarnymi orkami, jak tylko zdobędzie czarną Grimgor z pewnością podporządkuje sobie złe ziemię, po czym ruszył na tereny krasnoludów. Jego spopieli Imperium. Tego żądają Gork i Mork. Spełni ich nadzieje i spraw, że bandy orków skandować będą Grimgor, Grimgor, aż po kres czasu. Uhu, najlepsze jednostki. Olbrzym, brzmi super. Katapulta Gleba Łaglem. Jaka nazwa, ja pierdolę. Do tego jeszcze pająk. Jeszcze pająk. Kurde. Dobra. Styl gry. Duża wielkość jednostek, no to fajnie. Tanie w utrzymaniu jednostki, no spoko. Premie do dochodów z najazdów i łupienia. Będziemy napierdalać ich po mordach pewnie. Jednostki goblinów są niezdyscyplinowane, nie wiem co to znaczy za bardzo. Czyli że co, nie słuchają mnie czy coś? Czy one są takie neutralne? Może to są sojusznicy czy coś, nie wiem. Ograniczone drzewko technologiczne. Rozumiem, że oni za bardzo rozwijać się nie mogą. Może brak możliwości handlu, to jest trochę słabe, ale ja nigdy nie handlowałem za bardzo, więc... No kurwa, właśnie handlowałem w sumie. Ja się szczególnie starałem handlować w sumie. Ograniczone budynki gospodarcze, czyli w sumie to nie, no przeciwieństwo mnie, bo ja zawsze lubiłem stawiać na takie defensywne granie i budowanie jednostek, ale bardziej jako kontrolnych jednostek, czyli w stylu by obrony, a nie napierdalania, ale okej, może to dobry sposób, żeby zacząć ich napierdzielać, czemu nie? Może zdobywać tylko terytorium należące do krasnoludów i innych frakcji zielonoskórych, okej, czyli możemy napierdzielać tylko krasnoludów i inne frakcje zielonoskórych, okej, dobra. Walczakowość. Ja pierdolę, co za słowo. Armie mają współczynnik walczakowości, który podnosi się wraz z walką i najazdami oraz spada, gdy oddział nic nie robi lub zostanie pokonany. Czyli muszę ich napierdzielać, a jak dostanę wpierdziel, to dostanę podwójny wpierdziel. Okej, fajnie. Dalej. Niesnacki. Niski poziom walczakowości prowadzi do walk wewnętrznych w armii, skutkujących wyczerpaniem. Okej, czyli jak nie będę ich napierdzielał, to oni będą mnie napierdzielać między sobą się. Okej. Dalej jest... Wysoki poziom walczakowości prowadzi do powstania sojuszniczej armii, którą można wysłać na wroga. Wow, to fajne w sumie.
Używanie podziemnej drogi, armie mogą podróżować podziemnymi tunelami, by ominąć teren nie do zdobycia oraz wrogie wojska. No okej, możemy mieć pierdzieli, czemu nie? Możemy być Grimgorem. Jesteśmy dowódcą frakcji, potężny wojownik walczący wręcz i dowódca. Posiada unikatowy sztandar nieśmiertelniaków, który daje premię jednostce czarnych orków w jego armii. Okej. Okay. Zasięg kruku na mapie kampanii plus 5% wszystkie postacie. Utrzymanie minus 10% dla jednostek czarnych orków i debeściaków. No dobra. Jeszcze drugi jest. Okej, okay. On dochody z łupienia osad plus 10%, dochody, stosunki dyplomatyczne plus 10% z nieumarłymi, okej. Okay. Potężny wojownik walczący wręcz, który może używać zaklęć z domeny śmierci, odblokowując legendarną koronę czarodziejstwa, może odblokować czaszkożujkę, wyjątkowego wierzchowca wivernę. Okej, okay. Goblińscy jeźdźcy, debeściaki orków i łucznicy, aha. No dobra, czyli mam takie dwie opcje do wybrania. No tutaj będziemy lepiej łupić, a tu będziemy się dogadywać z nieumarłymi jeszcze. On takich rzeczy nie ma na przykład. No dobra, powiedzmy, że zacznijmy z tym gościem, bo on jest przywódcą, więc chyba jakoś tak łatwiej będzie z nim, nie? O, jest jakiś opis. Nikt nie wie, co działo się z Grimgorem, zanim się nie wychynął. Co? Nie wychynął? Serio? Wychynął? Ze spopielonych pustkowi na czele nieśmiertelniaków. Jego pojątanej rządzy krwią gwardii przyborczej. A, przybocznej w sumie. Byli zmęczeni i głodni, ale mimo to wciąż byli czarnymi orkami, to wyjątkowo wytrwałymi. No dobra, to jest jakiś opis, który chyba niewiele wznosi, więc rozpocznijmy tą fabułę. Po dziś dzień krążą powieści o tym, jak Lambard stawił czoło orkom, ratując tym samym księstwo Carsononononononon. No dobra. Gra jest w grafice ultra jak coś. Nic nie zmieniałem, ale wyskoczyło, że jest ultra, więc chyba maksymalny. Po polsku. Świata znalazły się na krawędzi ostrza. Choć dłoń wybawcy może jeszcze przywrócić równowagę. Czy to właśnie moja rola? Niestety, nic podobnego. Jestem zaledwie skromnym doradcą Grimgora Żelazoskórego. Najokrutniejszego z czarnych orków. Nawet jego zwierzęcy rozum dostrzegł, że mogę być użyteczny. Teraz towarzyszę jego hordzie w marszu na południe. Niesie ona zagładę zarówno karłom, jak i innym plemionom orków. Czyli na początku będziemy musieli wyrżnąć orków. Zamieszkujący złe ziemie, Gorfang, gnijące drzewia, władca czarnej grani, kwestionuje jego wyższość. Grimgor pragnie zająć cały stary świat. Jednak najpierw musi pokonać Gorfanga i zająć czarną grań, czyniąc z niej nową stolicę swoich włości. Okej, czyli zaczniemy od bitwy, tak? Fajnie. Mam nadzieję, że nauczą nas walczyć, bo ja nie umiem totalnie. Jak pamiętacie, w Szogunie to ja pomijałem walki, bo byłem zawsze taką ciotą, która się bała, że przegra. Not some stinking goblin-loving git called Rotgut! Immortals to me! Let's go! Kurde, jak pojebany w ogóle. Moje oddziały rozpoczęły atak. Spójrz!
Dobra, bo wszystko zrobiłem. Dobra, zbadałem pole bitwy. Oni tutaj atakują. Tutaj są jacyś gotowi. Czyli nacieramy z dwóch stron, a środkiem trzymamy dowódcę, dobra. Na pole bitwy. Twoja obecność natchnie wojowników. Dobra, no to lecimy do przodu, tak? No dobra. My będziemy tutaj sobie kroczyć, ładnie, pięknie. Przebijamy się przez tę całą bazę. Jezu, zawsze podobało mi się w Warhammerze to, jakie to jest epicka. Epicka walka, zawsze, ja pierdzie. To było tak, zawsze takie epickie. Okej, oni sami są sterowani automatycznie. Ja wolę ciekawe, co tu robi Xardas, hehe. No, bo ten głos jest gościa, który zawsze był... gość, który daje głos temu gnojkowi, zawsze dawał głos właśnie Xardasowi w Gothiku. Chyba w każdym nawet, nie jestem pewien. Do ataku, Lordzie Gringorze! Pokaż wrogom, jak walczy czarny ork! Wyrżnij ich bez litości! No dobra. Ale postaram się tak zajść go tak od tyłu, żeby pomóc tamtym jeszcze. Jakbyś się dwa razy klikał, to by biegali, nie? Tamci już pomagają od tyłu zaatakować. Zaatakujemy podwójnie. Wyprzedzimy jeszcze ich tutaj za plecy aż. Nie wiem, czy to jest jakieś optymalne za bardzo, ale zrobimy tak właśnie. Zaatakujemy właśnie od tyłu. A wiecie, że faceci powinni umieć atakować od tyłu. Nie no, just kidding. Ja tam nie umiem. Dokładnie. Załamie się. Dobra, no i tutaj możemy już atakować w sumie. To by było dość od tyłu. Wrogowie idą w rozsypkę. Uciekają z pola walki. To spoko. Jeśli sobie wyobrażam, że mam atakować taką wielką armią, to będę musiał po prostu wszystko pauzować. Atakować. Da się tak w ogóle robić w tej grze, czy nie? To gra chyba nie ma czegoś takiego pauzowania, co? A nie, jest pauza. Zwolnione tempo nawet. Pamiętaj o wydawaniu komend wojskom. Umiejętne dowodzenie armią to ważna cecha. Wyzyskałem kontrolę, tak? No dobra. Będziemy atakować, no co mamy za wybór? Musimy wejść do środka i zaatakować. To jest rozsądne, co? Szybko do środka. I się tutaj wbijają, ja pierdzielę, jakie to jest epickie. No i przez to, że w Warhammerze każda jednostka jest taka... Warhammerze, total... oczywiście chodzi mi o serię Total War, czyli o tym mówię bardziej. Każda jednostka jest tak ozorowana, każda jednostka jest tak pojedynczym wojownikiem, to jest po prostu piękne. Zawsze to ubóstwiałem po prostu. O, jeszcze jakieś... Co to jest? Herszt orków. Latający potwór. O Jezu. Trzymaj jednostki strzelające z dala od wroga. Ich działania będą wówczas skuteczniejsze. Walczą, no dobra. A oni idą czy nie idą? Idą, ale kurde, jakoś tak są źle ustawieni, zauważyłem.
obecność może zmienić losy bitwy. Dobra, jak się strzelają. Jak mam słowem? Czyli jak mam sam zrobić, żeby umiejętności zużyć? Nie wiem, jakoś jest tutaj, kliknij umiejętność jaką czy coś. Dobra, i dyscypliny coś, co? Serce miasta jest w zasięgu ręki! Naprzód! No, jak dwa razy kliknę, to biegają, spoko. Pierdziele, totalnie nie wiem, co tu się dzieje. Jak ta gra jest do ogarnięcia, ja pierdziele. A tak mi, kurde, zawsze się fajnie gra w nią. To jest takie, wiecie, taki fun. To już bardziej mi się podoba granie chyba w... właśnie... w Civkę, bo tam jest taki mniejszy nacisk na walkę. Tak walczyć to... W sumie zawsze przyciągało mnie do Warhammera, znaczy dokładnie to do... oczywiście Total War'a. To, że właśnie może tak walczyć epicko, ale z drugiej strony w sumie to wolę chyba bardziej zarządzać, niż walczyć. A w Civce właśnie było to zawsze ładnie tak rozwinięte. No cóż, co mogę więcej powiedzieć? Jestem hipokrytą. Wrogi wódz ruszył w bój. Gorwang walczy pośród swojej jazdy. Usiedź go! Okej. Coś tam walczymy, ale co się tam dzieje, to bardzo nie wiem. Napierdzielają się, na pewno. Ten oddział się nie przydaje. A oni wszyscy zaczęli dostali w pierdziel i teraz już przestaje tak walczyć. Ktoś tu walczy niby. Jakaś jazda. Ale dostaną w pierdziel, ja pierniczę, no. Ostatni obrońcy uciekają. Czarna grań jest nasza. Zwycięstwo. No, w sumie spoko, fajnie. No, przejdźmy. Tylko czy dało się to przegrać w ogóle? Raczej nie. Czarna grań padła, okrutny panie. Twój rywal Gorfang i jego nędzne plemię liżą teraz rany. Świat stoi przed tobą otworem. Okej, okay, teraz tak. Już teraz widzę, że wszystko jest takie, no, no za bardzo nie widzę, co się dzieje. Jest to jakiś kurde jarok. Nawet karak. Czy tam inny jarok. Co z nimi w ogóle? Złe ziemie o plemię Krzywego Księżyca nie będzie się mieszać do konfliktu z Czerwonym Kłem. Jeśli złamią dane słowo, poznają, czym jest gniew Grimgora. Okej, okay, no i co z nimi? To jest neutralna prowincja, czyli mają wyjebane na nas, ale ogólnie to nic nie robią, tak? I co ja mogę z nim? Mogę z nim... No, ja nie mogę przecież handlować, no tak, no to mam ich wyjebane. Co z nimi? Moi szpicle twierdzą, że Gorfang wycofał się do twierdzy przy Żelaznej Skale. W tej chwili zbiera przeciw tobie nową armię, mój dziki panie. Okej, okay, czy trzeba im wpierdzielić? To zrobimy, okej, okay, spoko. Na pewno wracaj sobie spokojnie tutaj do Czarnej Grani. Halo, panie. Jak pokazać, że wrócił tam w pizdu? Dobra, ale musimy jeszcze coś ogarnąć, widzę tutaj. I co? Czy to nie jest kluczowa pozycja, tak? Co jest kluczową pozycją? To?
To jakaś kopalnia. Oho. Jak na razie tu nic nie widzę dalej. A, tu coś miałem odkryć. Czerwone kły władają fortecą w żalu Walei. Skąd mogą przypuścić atak? Ta forteca musi upaść. Okej. To jest pomniejsza osada, to jest główna baza, tak? Okej, okay. A ty jak tam, kolego? Warsaj tam w końcu. Nie możemy dopuścić, by Gorfang siedział za murami i zbierał armię. Pora zdobyć jego twierdzę na równinach. Wydaj rozkaz nieśmiertelniakom. Co z nimi? Dobrze. Czerwone kły będą się ciebie spodziewać. Jeśli podkopię to morale ich wojsk, tym lepiej dla nas. Czekaj, czy ja mogę im już wpierdzielić? Poczekaj, powinien to wiedzieć. No nie wiem w sumie. Mogę tu już pójść? Nie mogę. Okej, okay, no niby mógłbym mu wpierdzielić, co? Twoje wojska ponoszą straty w boju, lecz twoja potęga przyciąga nowych zielonoskórych. Tak oto armia zmienia się w ła! Zwerbuj nowe oddziały do walk w nadchodzących bitwach. Mhm. W taki sposób to wygląda. No to ja tu... Doskonały wybór. Chłopaki natychmiast rozpoczną trening. No i to rozumiem. Tutaj to my werbujemy tak w locie wszystko. Zawracam ci głowę, Lordzie Grimgorze. Rozważ proszę rozbudowę infrastruktury na czarnej grani. No dobra, i co mogę zrobić tutaj? No wybrałem czarną skórę i co? W osadach znajdują się budynki zapewniające szereg różnych korzystnych efektów. Osadami i budynkami zarządza się w panelu przeglądu prowincji, czyli chyba tutaj. Panel przeglądu prowincji pokazuje wszystkie osady zaznaczone prowincji. I co? No to jest to. Poprawione budynki szkoleniowe przyspieszą werbunek lepszych sił. Dobra, to zrobię to. Prace zaraz się rozpoczną. Coś jeszcze tu mogę zrobić? Aha, mogę ulepszyć jeszcze całą bazę. Budynki w zasadzie można... Aha, dobra, to już czytałem. He. Wprawdzie cierpliwość jest ci obca, Lordzie Grimgorze, ale nic więcej nie możesz teraz zrobić. Zaczekajmy na kolejny ruch Gorfanga. Dobra. Na razie szybko przelatują kolejne tury, ponieważ w sumie nic nie dzieje. Okej, okay, czerwone kły wysłały przeciw nam armię. Zniszcz ją! Pokonaj te kundle, nim skoncentrują wojska. No oczywiście. Zainteresowani twoim rozwojem mogą przydzielać ci misje. Możesz je przejrzeć w każdej chwili. Ja bym tam dorzucił sobie za chwilę od razu więcej tych gości. Nie, już nie, tak dużo nie chcę. No to co, wpierdzielę im. A co sobie wyobrażają? Nic nie mają tam. Jak mam zaatakować? Jakie niby misje? Od czasu do czasu mogą pojawiać się misje, których włączenie przyspieszy rozwój danej frakcji i ich wykonanie jest opcjonalne. Zadanie, aha, w liście misji. Czyli gdzie? To będzie tu gdzieś, co? Misje i zadania. Zamierz walkę z wrogiem. No spoko, no, zamierzam to zrobić. No to pozwól mi tam już iść, wpierdzieć im. Nie, no to chcę tym wpierdzielić. No i tak... O! Moje propozycje? Co? Nie mam żadnych propozycji. Chcę ci wpierdolić, a nie propozycje. Co tu chodzi? Znaczy on niby nie chce walczyć. No
No chcę go zaatakować właśnie. Co, mam z nim wojnę zacząć? Traktat pokojowy. No nie chcę traktatu pokojowego. Chcę im wpierdolić po prostu. Halo, gro. No w czym problem? Co ja niby zrobić, żeby mu wpierdzielić? No jest tak, robię coś takiego, to nie mogę? Mam zabrać to? Kurwa, nie chcę tego oglądać. Co mam tak zrobić, żeby już się nie rekrutowali? Teraz będę mógł walczyć, tak? Aha, dobra, rozumiem. Zbliża się bitwa. Zaplanuj uważnie strategię. Wkrótce poleje się krew. Dobra, walczmy. Wczytuje się gra. Kurde. Niska celność. Niezła walka z warciu. Aha. Łucznicy, łucznicy. To są łucznicy, ja pierdzielasz. Ciężko mi to przydać. Masakra. Twoi żołnierze gotowi są ruszyć w bój. Czekają na twoje rozkazy. Oho, okej. Okay. Je tutaj damy od razu. Twoja broń zasięgowa może przesądzić o wyniku bitwy. Zaatakuj nią wroga, ale pilnuj jej bezwzględnie. Nawet nie wiem, co tu jest zasięgowe, a co nie. Katapulty. Niech przebiegną, ci tutaj nie kontrolują. Na razie slow motion. Co oni mają? Jakieś... Co to są? Rydwany miotające, okej. Okay. Mają włóczników, mają piechotę dystansową, dobra. Dobra, już strzelajcie. Wiatry magii są tu bardzo silne. Ujarzmij ich moc i wykorzystaj przeciw wrogom. Okej, okay, tutaj mi strzelają. Odbiegniecie trochę. Teraz tak, katapulty mają strzelać do tych. Okej, okay, niech strzelają. Oni są pod odstrzałem. Ci mogą strzelać. Okej. Okay. Wy w trójkę strzelacie. Pewnie do tych. Teraz tak. Wy. Wy i wy. Strzelacie. No, atakujecie tutaj. Zajmijcie się nimi. Ty odsyłasz się w tym kierunku. Na razie nie skupiam się na tym jednym oddziale. Czyli dwa oddziały zajmują się jednym oddziałem. To jest chyba opłacalne według mnie. Tak ja myślę. Trzy oddziały. Chociaż nie, czekajcie. Ten... Wy odbiegacie, szybko odbiegajcie. I na nich. Dobrze. Wy się zajmijcie tymi dalej. Okej, okay, gdzie są jeszcze włócznicy? Wróć sławnie, a jego oddziały uciekają. Gońmy tych. Atakujemy. I wy też tutaj atakujecie. No, dostali w pierdziel sromotny, no nie powiem. Och, w nich wbiegli. Ja pierdolę, ale wpierdziel.
Teraz tak. Ten oddział niby dostaje, jest słabszy, ale w sumie sobie radzą z nimi, bo oni są już tacy... No, morale im wpadły nieźle. No, ten oddział się spisał. W sumie dwa oddziały na siebie wziął. Tak bez powodu w sumie. Wojownicy zbierają się pod sztandarem. Niech wezmą się w garść i wrócą na pole bitwy. Wy wracajcie, już nie ma co ich gonić. Wy też nie macie co gonić. Ale w sumie możecie ich pogonić, czemu nie? Albo w sumie to po co? Oni walczą tutaj, więc może tym warto było pomóc po prostu. Pajci nagle się odwrócili, tak? Żałosne widowisko. Jego armia z pewnością za nami podąży. Dobra, mamy ich. No, zakończmy bitwę. Okej, dostali w pierdziel. Nice, ładnie. Zwyciężyłeś, panie. Co mamy zrobić z jeńcami? Zabić. Możemy ich uwięzić. Czasem jednak warto być bezwzględnym. Jeńcy na okup. Pożarcie jeńców. No, zapierdolić tam w kosmos. Ci, którzy nam służą, z czasem zdobędą doświadczenie. Pokieruj ich rozwojem. Postacie takie jak lordowie i bohaterowie zdobywają poziomy i punkty umiejętności za wykonywanie działań na mapie kampanii. Punkty te można następnie wydawać celem odblokowania nowych umiejętności. Twoja postać zdobyła punkt umiejętności, może go wydać. Okej, ładnie. Co w związku z tym? Aha. Kurde, nie mam pojęcia co wybrać. Nie no, powiedzmy, że dla wszystkich będziemy stawiać. No bo w sumie warto byłoby, żeby wszyscy byli dobrzy. No dobra. Gorfang sądzi, że żelazna skała ochroni go przed naszym gniewem. Myli się. Rozgrom jego siły i zajmij twierdzę dla siebie. Okej, zrobimy to, ale najpierw zniszczymy im. Myślę, że... Aha. Ale myślę, że najpierw zajmiemy się właśnie atakowaniem tego miejsca. Przegadzić, co tam się dzieje u nas? Dość marszu. Czas na odpoczynek. Jak to kurwa odpoczynek? Co wy sobie wyobrażacie? Ja trzeba im wpierdolić najpierw, no co? To gdzieś polas w ogóle. Twoje gobliny się rozleniwiły. Znajdź im zajęcie, bo inaczej zaczną rozrabiać. Zbuduj im miejsce do pracy. W odpowiednich warunkach najsprytniejsze z nich mogą opracować nowe strategie. Okej, mam zrobić warsztat. W panelu technologicznym. Gdzie jest kurwa panel technologiczny? To jest pytanie. Chat, menu, nie? Opis frakcji, skarbiec, gobliński warsztat, okej. I co teraz możemy zrobić? Czyli to się już zrobiło, tak? Dobrze rozumiem?
Warsztat goblińskiego czegoś tam. No gdzie to jest niby? Pa pa ra, pa. Pa 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 pa. Dobra, ale gdzie to jest? Żeby to móc zrobić... Ha, muszę budynek zrobić taki. Jeśli potrzebujesz pomocy, panie, możesz na mnie polegać. Aha. I tu coś mogę zbudować, tak? Pomoc, to nie to. Najpierw główny budynek muszę ulepszyć. Jak to w osadzie muszę ulepszyć główny budynek? To muszę zrobić. Czyli tego nie mogę... A, Wilczanora. Mogę Wilczanorę zrobić niby. Co to niby robi? Przychody 200. Okej. I teraz chciałbym zbudować to coś. I dlaczego to nie mogę zrobić? Muszę ulepszyć główny budynek. To jest główny budynek, tak? Kurwa, nie widzę, co to jest napisane. No. Świadomość swych mocnych stron bywa niezwykle ważna. Twoi pobratymcy słyną ze swej dzikości. Zwycięstwa nie osiągniemy na drodze negocjacji, lecz w boju. Spoko, stary, ja chcę przecież jak coś zrobić. Namiot szefa i co to robi? Przychód? Aha. Okej, czy jestem na plusie? To jest najważniejsze. Czy to jest przewidywany dochód? Tylko 1400 dochodu. Aha, dobra. Okej, to coś tu jest. A co to robi? Zwiększa tempo. Okej, fajnie. Okej, to wpierdzielimy im zaraz. Dotarliśmy do miasta, a wojownicy są gotowi do boju. Rozważ dostępne możliwości. Być może warto otoczyć wroga i wziąć go głodem. Dobra, dobra. Może warto, może nie warto. Dla mnie najważniejsze jest to, że to będzie wszystko w tym odcinku. Serdecznie dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków z gry Warhammer Total War. Już niedługo, siemanko. No i cześć.